West to Hall, witam was. Jestem już po koncercie Wardruny. W końcu zebrałem myśli i mogę się z wami podzielić swoimi osobistymi wrażeniami z tego koncertu. Koncert, który się odbył 3 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. No, był to mój pierwszy koncert Wardruny, długo wyczekiwany. No i powiem wam, że to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Zespół zrobił na mnie ogromne wrażenie. Odkąd słucham Wardruny, to już jakieś 4, może 5 lat, wiedziałem, że ten zespół jest niesamowity, jest niezwykły. Słuchając Wardruny na płytach studyjnych, czy nawet oglądając filmiki z koncertu, czuć po prostu tę niezwykłość tego zespołu. Ale dopiero zobaczenie ich na żywo, usłyszenie ich na żywo, tak naprawdę pokazuje właśnie, jaka to jest siła płynąca z ich twórczości. Niezwykły zespół, niezwykły koncert, wszystko pięknie rezonowało. Można powiedzieć, że dało się czuć każdy dźwięk, każdą nutę, każdy element idealnie pasował do tego występu. I tutaj widać, na żywo widać tak naprawdę ten profesjonalizm tego zespołu. Wszyscy członkowie zespołu wiedzieli dokładnie, w jakim momencie należy odegrać daną nutę, wejść z wokalem odpowiednim. Widać, że to jest wszystko po prostu, że jest między nimi niesamowita harmonia i że to wszystko jest pięknie zsynchronizowane. Oczywiście tutaj trzeba też pochwalić robotę technicznych dźwiękowców z Centrum Spotkania Kultur, ponieważ naprawdę wykonali kawał niesamowitej roboty. Byłem na wielu koncertach, ale ten koncert był zdecydowanie najlepszy pod każdym względem. Instrumentarium, wykonanie, presja artystyczna, no i nagłośnienie, brzmienie tego koncertu, praca techników, którzy naprawdę idealnie dopasowali nagłośnienie, dzięki czemu udało się słyszeć każdy instrument, dokładnie każdą nutę, każdy wokal, coś niezwykłego. Bywałem na koncertach, gdzie czasami nie było słychać wokalisty, czasami nie było słychać któregoś instrumentu zbyt dobrze, a tutaj technicy naprawdę dali czadu, nie? Świetna robota, w ogóle absolutna rewelacja. No i oczywiście niesamowita synchronizacja gry świateł z muzyką, absolutna rewelka. No i oczywiście zespół, bo to najważniejsze, prawda? Bez dobrego nagłośnienia nie byłoby takiego koncertu, ale przede wszystkim zespół. No, Wardruna zdecydowanie na żywo prezentuje się wspaniale. Ta muzyka sprawia, że nawet nie znając języka, w którym śpiewają, czy to norweskiego, czy staronordyjskiego, to jednak wiesz, o co chodzi, ponieważ ta muzyka do ciebie przemawia. Rozumiesz to, czujesz to po prostu. To jest coś niesamowitego. Powiem tak, miałem ciary, miałem od pierwszego momentu do samego końca koncertu. Niezwykłe doświadczenie. Naprawdę te utwory, które zagrali. Przypominam, że to jest oczywiście trasa promująca First Flight of White Raven, czyli pierwszy lot Białego Kruka. W ogóle Einar Selvik, Lindy Feihela i cała reszta zespołu naprawdę dali niesamowity występ. To nie był zwykły koncert. To był spektakl. To był spektakl. Widzicie, brakuje mi nawet słów po prostu, bo tego się nie da opisać. To po prostu trzeba przeżyć. Trzeba usłyszeć, trzeba tam być. Trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Trzeba to poczuć. Absolutna rewelka. Zwłaszcza, że mówię, to był mój pierwszy koncert Wardruny. I niesamowite emocje. Od samego początku, już od pierwszych dźwięków. Miałem taką gęsią skórkę, że to jest niesamowita sprawa. Dawno czegoś takiego nie odczuwałem. Zespół przenosi nas, prawda, do dawnych czasów, do dawnych obyczajów. Prezentuje nam właśnie piękną, bogatą, skandynawską kulturę. I tutaj jest taka ciekawostka, ponieważ Einar pod koniec koncertu, zapowiadając utwór Hellwegen, Einar wygłosił bardzo ładną przemowę, bardzo mi się podobało to, co powiedział, że oni jako zespół, jako Wardruna, jako ludzie północy, nie uznają zasady, że moja kultura jest lepsza od twojej, że tak naprawdę to wszystko jest jakby pochodzi z jednego źródła, z jednego pnia. To było piękne, to co powiedział. Powiedział to w kontekście właśnie też podobieństw pomiędzy różnymi, wydawać by się mogło, różnymi kulturami, ale przede wszystkim powiedział, że jeżeli akceptujesz i szanujesz swoją kulturę, to jednocześnie szanujesz i akceptujesz też cudzą kulturę. Piękne słowa. Zostało przyjęte to naprawdę owacją na stojąco, wręcz bym powiedział. I to było bardzo ładne, to było piękne to, co powiedział odnośnie poszanowania innych kultur, ale ponieważ to oznaczało nic innego jak jeżeli nie szanujesz innych kultur, to tak naprawdę nie szanujesz też swojej kultury. Bardzo piękne, mądre słowa. Podstawowy set zakończyli utworem Hellwegen.
czyli droga do Hel, do Krainy Zmarłych. Po tym oczywiście była owacja na stojąco i gawędziarz Einar zapytał publiczność, czy to jest wasz lokalny sposób na prośbę o jeszcze jeden utwór. No oczywiście wiadomo, że cała sala dała do zrozumienia, że tak. No i Einar powiedział, że okej, jestem za, ale podziękujcie mojemu zespołowi. No i w tym momencie reszta zespołu zeszła ze sceny, został Einar. I zapowiadając kolejny utwór powiedział, że był taki gość, który się nazywał Ragnar Lodbrok. Oczywiście wszyscy go znamy. Ci, którzy oglądali serial Wikingów, no to wiadomo, znają. A ci, którzy czytali sagi o Ragnarze, no to znają go przede wszystkim z sag. No i Einar zapowiada kolejny utwór, mówiąc, że opowiada o momencie, kiedy Ragnar był w Anglii i no, przyszedł na niego czas. I został wrzucony do dołu z wężami przez króla Eile. Jak to Einar powiedział, ale jak na prawdziwego człowieka z północy przystało, miał jeszcze tyle czasu, żeby ułożyć poemat, który właśnie nam tutaj zaśpiewa. Był to oczywiście nic innego jak Snake Pit Poetry. Piękne zakończenie koncertu, niezwykły klimat, absolutna rewelacja. Tutaj też trzeba dodać o całym instrumentarium, no bo jakby mamy w tle, mamy masa innych dźwięków, nie tylko te żywe instrumenty, ale mamy też odgłosy przyrody, deszcz, grzmot, słychać było co jakiś czas kruka. No i oczywiście wspaniała, niezawodna Lindy Fejhela, która dysponuje niesamowitym głosem. Pięknie tutaj śpiewała takim tradycyjnym, północnym stylem. Ładnie jodłowała momentami. Wprowadzała też niesamowitą żywotność na scenie, ponieważ no, tam sobie pląsała w rytm muzyki. Były też elementy, kiedy właśnie ta było idealnie zsynchronizowana gra świateł z muzyką. Emanowała niesamowita siła z tego zespołu, niesamowita energia, niesamowita moc. Jestem pod wielkim wrażeniem, no szczękę zbierałem długo, nie? Niezwykły koncert, naprawdę niesamowita sprawa, polecam. Jeżeli miałbym polecić wam, abyście poszli na jeden, jedyny koncert w życiu, to zdecydowanie byłby to koncert Wardruny. Wszystko po prostu tam grało idealnie. Wszystko było dopracowane w każdym calu, w każdym detalu. Naprawdę brawa dla dźwiękowców, którzy operowali ten koncert. Absolutnie szacun panowie, bo wykonaliście naprawdę kawał świetnej roboty. Tak jak mówiłem, wszystko było słychać czysto, wręcz bym powiedział idealnie. Widać profesjonalizm zarówno u zespołu, jak i obsługi technicznej. Absolutna rewelka. Szacun, naprawdę absolutna rewelka. I może dosyć mojego gadania, bo tego się nie da opisać po prostu. To trzeba przeżyć, to trzeba zobaczyć, usłyszeć. Dlatego skończę na tym ten wywód. Tyle ode mnie. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. I na tym może skończę, bo już tutaj za długo gadam. A filmik ten zakończę oddając głos Einarowi Selvikowi. W tym momencie zobaczycie sami, posłuchajcie, po prostu posłuchajcie tej pięknej, wspaniałej pieśni. Trzymajcie się, cześć. Oh.